Kim jest ta? Dzień 19. Kończąc tegoroczną podróż, wróćmy do czegoś, co w nauczaniu Kościoła jest skałą. Oddajmy głos ojcom Kościoła. I tak święty Augustyn zauważa: Maryja, zanim poczęła Chrystusa w łonie w sposób cielesny, najpierw poczęła Go sercem i umysłem na drodze wiary. Więzy macierzyńskie nie miałyby dla Maryi żadnej wartości, jeśli nie nosiłaby Chrystusa bardziej w sercu niż w ciele. Ważniejszą sprawą dla Maryi było to, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie. I jeszcze jeden. Izaak ze Stella zanotował kiedyś: w tabernakulum łona Maryi Chrystus przebywał 9 miesięcy. W tabernakulum wiary Kościoła do końca świata. W tabernakulum wiedzy i miłości wiernej duszy przez całą wieczność. Dojrzewanie w wierze, przebywając w sercu Maryi, nigdy nie kończy się na niej. Serce Matki pokazuje tego, którego ona zrodziła i którego stała się uczennicą. I choć moja droga jest ciemna, trudna, zmagana wieloma upadkami, wieloma grzechami, wieloma troskami, a nad nimi nierzadko wiszą chmury niepokoju, chmury rozczarowania, chmury tęsknoty, chmury samotności, to serce Maryi zawsze wskaże drogę do Betlejem. Święta Maryjo, Dziewico Nocy, w ciemności stań blisko nas i kuj nasz płacz swoim wyznaniem, że Ty także, Dziewico Adwentu, oczekujesz światła. Tylko wtedy razem obudzimy jutrzenkę. Amen.